Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie w mapkę od widza. Zagramy sobie w mapkę od Texafit Playera, więc tak jakby... No jestem ciekaw, co tutaj się będzie działo. Mapka podobno ma być taka al survival, ale ma jakieś zakończenie i to nawet nie jest takie długie zakończenie, więc... No... W sumie nie grałem tu jeszcze, nie patrzyłem się, ło. Ale dupnął spawna. Wyjście na survival, ok. Ustawię keep inventory. Ok, ustawię poziom gry na easy. Ok, ustawię time set day. Pick. Witam, gdzie to moja pierwsza mapka. Za jakiekolwiek błędy przepraszam. Proszę o wyrozumiałość, mam nadzieję, że się spodoba. Mój kanał na ty Franek Niedzielski. Oczywiście będziecie mieli w opisie aka Texafit Play właśnie. Większość pewnie zna go z Discorda, no. Jest helperem tam. Time set day używaj tylko raz na odcinek. Zostaw lajki i subskrypcję na obu kanałach. Zgaduję, że w jednym odcinku się... Nie będę się bawić w time sety. Nie cheatuj, baw się do... Jezu, jak się wystraszyłem, wiecie, tak... Pyk. Baw się dobrze. Troszkę zbrojki jest. Ach. Twoje mini eku. Mini? Mówisz, że to jest mini eku. Jeśli ja z tego tak naprawdę mogę no dużo zrobić. Nożyce, kompas, zegar, po co mi to? Może do czegoś się przyda, nie wiem. Okej, okay, no to łóżko nam się przyda? No, przyda się. Bieremy, dupaj, synek. Bieremy, dobra. Wyjście na survival. Tam już wszystko sam zbierasz, okej. Okay. Ach, fajne drzwi. Tak na początku już tak creepy? Halo. Halo? Tańczę na... No nie! 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 Żartujesz sobie, trolu! Co może być za tym żwirem? Halo, żwir? What? Piasek dusz? Co? Halo? Mamo? Drzwi się zapada na tym, lol. Nie wiedziałem nawet. To jest jakieś przejście. Tabliczki jakieś. Znajdź portal, który jeśli przekroczysz i przeżyjesz, ukończysz mapkę, od ciebie zależy ile będzie trwać powodzenia. A, pewnie chodzi o to, że mogę szukać sobie... że mogę sobie szukać diamentów czy coś. O nie, no deszcz. Ej, no przepraszam, ale... Nie pisałem się na deszcz. No kurde. To może być krucho. No już idzie do mnie pierwszy. O Boże. Pyk. Auć. Ej nie, dobra, ja się nie bawię w takie rzeczy. Panie, panie. Panie Texaficie. Nie. Nie bawimy się tak. Nie będzie nocy. Nie bawię się w takie trole. To było złe. To było brzydkie, niemiłe. No. I tak mam moby. Świetnie. Superancko. O Boże. Jak mi zaraz Creeper podejdzie i wydupi na ryj. Nie będę szczęśliwszy. Możecie oceniać oczywiście w komentarzach, jak wam się mapka podoba. Wiecie, to, że ja w nią gram, nie oznacza, że tylko ja ją mogę ocenić. Hamie! To je moje dyrty! To je... O, oh, fuck! O, oh, fuck! O, oh, fuck! Po co jest kaszle do Endermana? What the fuck? Debil! Frajer! Nie chuj raczej zbytnio?
Skacząc do Endermana? Gdzie jesteś, chamie? Oj, dorwie mnie i tak. On będzie na mnie czekać. Oj, znajdzie mnie. Oj, znajdzie. Dobra, nie wiem, jolo. Jest to co? Drabinka. Szkielet. Jolo. Fuck. Sake. Bitch. Shit. Yeah. Ja nie zdechnę zaraz w tym tempie. Za bardzo chojracze. Tutaj mogę się chyba czuć tak lekko bezpiecznie. Zregenerujmy sobie troszkę zdrowia, bo tamto przejście nie wróży nic dobrego, okej? Okay? Spokojnie. Drabinki się kończą? Nie, dobra. Co tu tak ciemno? O, jak miło. Ale jest warto to zbierać? No, zbierzmy sobie. Jeśli to ma mieć koniec gdzieś ta mapka. Myślę, że niedługa będzie ta mapka. Znaczy nic nie mówię, no ale... Myślę, że nie będzie zbyt długa, więc możemy pozbierać troszkę tych rzeczy. Fajnie by było jakąś zbrojkę lepszą zrobić. To nie, na pewno nie było już żelaza jakiegoś. Może za tym węglem jeszcze jest. Piecyk mieliśmy w domku, więc jakby... O nie. Sprytnie zrobione. Byle nie creeper. Tyle w temacie. Byle nie creeper. Dobra, piecyk był w domku. A czy był tam węgiel, to ja już nie wiem. No kurde, tym łukiem ciągle strzelam, no. Łotyk. Żelazna motyka. Nie ma tak żelaza? A nie, są bloki węgla, okej. Pik. Kurde, dwa żelaza to mi na nic nie styknie, bo będę mógł mieć tylko zapasowe miecze, a mi pewnie nie skończy się ten miecz. W tym tempie. No nic. Bieremy. Panie, dawaj to. Cynik. Dobra. Mamy zawsze dwie sztabki żelaza do przodu, no wiecie. Zawsze może się coś przydać, no. Nie wiem, po co mi są nożyczki, szczerze mówiąc. Było małe cięcie, nieważne. Wracając do tematu. Tu jest jakaś woda. Mogło się pewnie przepłynąć tędy. Jestem głupi, nie skorzystałem z tego craftingu. Cóż. Łódeczka. Tabliczki? Jeśli chcesz znaleźć portal do endu, pamiętaj, najciemniej jest pod samą latarnią. Latarnią? Ale jeśli chcesz znaleźć portal, więc to jest takie... A, jak chcesz znaleźć, to spoko. Albo samą latarnią. Ej, czy to oznacza, że to jest tuż pod domkiem gdzieś? W sensie, przy domku? Bo jest takie powiedzenie, że najciemniej jest pod latarnią, czyli gdzieś najbliżej. Gdzieś, gdzie się tego najmniej spodziewasz, czyli na samym początku. Ej, no nie gadaj. Ale gdzie? Tutaj nic nie było. Przecież. Tu nic nie ma. Co ja mam teraz przeszukać? Znaczy, tu nie będzie. Tu nie będzie ogólnie. Nie sądzę, żeby tu było. Jezu, jak mnie ten kabel skurza, no. Lata mi po tych klawiszach. A to co? Gdzie? Teksafit mi coś mówił o tym, że to naprzeciwko chyba tego wyjścia ma być? Tam było przejście pod brzozą. Chwila. Moment. Albo. Tam było przejście pod brzozą. Jeśli tam było przejście pod brzozą, to może tu też będzie gdzieś przejście pod brzozą. No bo
To jest jedyna logiczna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy. No bo jeśli tam było to pod brzozą, może nawet nie pod brzozą, może to ogólnie będzie pod drzewem. No nie! Kurde! Pogoda! Nie psuj się, w ogóle ciemno się robi. Obkopane, obkopane, może jeszcze tu. Nic. Nie, nic w ogóle. Jest coś. Ha! Ha, ha! Znalazłem. O ja. O, becz. U, ostro. Ostro, siostro. I ten kabel, no, wyjcie grom. I ten kabel wkurza, no. Co jest? Boże święty. Będę musiał posprzątać sobie na biurku, bo on taki syf, że mi kable się tączą. Aha. Aha, dzięki. Dzięki za trolla. Dzięki. W sumie nie pomyślałem, bo napisał, bo było napisane na tabliczkach, że jeśli chce znaleźć portal. Pewnie budował coś, niechcący spotkał portal. Wziął to troszkę tak przebudował i sobie myśli, a, niech sobie znajdzie portal jak chce. I tyle w temacie. I jest zero nagrody za to, co nie? Zaraz, portal i tyle. Nawet do niego nie wejdziesz. Ej, nie, ale w sumie to jest logiczne, no bo nie było tam napisane, że jeśli chcesz że jeśli chcesz zabić smoka, pokonać smoka, wejść do Endo, tylko było, jeśli chcesz znaleźć portal. No i znalazłem w sumie portal. No ale tak bez nagrody. Tak zawid. Ty trolu. Lubię nagrody. Lubię prezenty. W sumie kto nie lubi prezentów? Tu. Wracając do łódki. Jest moja łódka. To jest moja łódka. Łódeczka. W ogóle jeśli nie jesteście wtajemniczeni, to będzie ulepszenie wody. Znaczy aktualizacja. W aktualizacji 1.13, w Minecrafcie 1.13 głównie będzie aktualizacja wody. Okej, było znowu małe cięcie, wiem. Jakiś taki pechowy dzisiaj ten odcinek, że już drugie cięcie jest. Więc tak jakby no. O, to. W ogóle tak się. Teraz gadam tak. What? Uhuhu! Beacon? Wow. Ciekawie się zapowiada. Znaczy zapowiadam. Może być ciekawie. Kolejna tabliczka, ale w ogóle... Ja nie dostałem zapalniczki chyba. Mogę sobie zrobić zapalniczkę. Ihi! Z jesień do szczęścia. Zapalniczkę znajdziesz na szczycie góry. Ale no... No dobra, nie będę cheaterem. Na szczycie góry mówisz. Na szczycie góry. Tu. Pewnie ten beacon oznacza tą skrzynkę. Tak myślę. Nie wiem. Przekonamy się, jak tam wejdziemy. O, skrzynka. Nie spodziewałem się w ogóle, że dupny bigon na górze, na szczycie góry to nie oznacza, że siwo. Okej. Okay. Ale ładnie zrobione. Obsydian i tak dalej. Bardzo ładnie. I ten bigon tam pod spodem. Spoko, podoba mi się. Dobra, YOLO. YOLO. Chodzimy tam? Ja się boję, że to już może być koniec mapy. Chociaż nie, co ja strzelam? Co ja kurde strzelam? Co ja robię? Halo? Jak tam gasty będą, to mi przydadzą się strzały. Może do tego jest łuk. Fuck sake, jak ja nie myślę. Jajkami będę strzelać. Będę strzelać jajkami, super. To jest bardzo dobry pomysł, dobra. YOLO, lecimy. Gdzieś na szczycie góry. Nagrywarka mnie troluje. Widzę, że tu są te barier bloki. Są
Mogę się czuć bezpiecznie. Wow, jak to fajnie wygląda, takie podświetlone, czy nie? Gasty do mnie stąd nie trafią? Przez szkło? Wow, creepy. I wiecie, i teraz takie wejście, kurde, z Bedrocka. Ale jakie to jest fajne, wow, to podświetlenie takie. Ładnie to wygląda na tych shaderkach. Wow. Ja się boję tam wejść. Co? No nie! I w sumie mogłem wyważyć te drzwi. No dobra, nie, powiedzmy, że... No bo tak samo krzesiwo mogłem zrobić, tak troszkę to nie jest nieprzemyślane, bo mogłem krzesiwo sobie też zrobić. Pomimo tego, że... bo można było tam kopać wszystko i tak dalej. Może tak safit po prostu tylko nie wziął pod uwagę. No ale trudno. No i co ja mam teraz zrobić? Tu musi być jakiś przycisk. Tu musi być jakiś przycisk. Tu musi być jakiś przycisk. To się tak nie może skończyć. Ta mapka nie może się tak skończyć. Ta ma... przycisk? Chwila. Przycisk. Patrzcie, jak skitrany. O. Dziękuję za przejście mojej mapki. Mam nadzieję, że się spodobała. Mam w planach kolejną króciutką mapkę. Pozdrawiam widzów, tak sobie tutaj. Wow, czyli to tyle? Wow, ale fajna mapka, fajna mapka. Nie mogę powiedzieć, że nie. Były tam jakieś już podstawowe komendy typu TP i timesety. Ja też nie jestem orłem w tworzeniu mapek, a zwłaszcza w dawaniu jakichś komend. Więc jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. Wow. Fabuły tu jakieś nie było bardzo, ale... podobało mi się strasznie to wejście, tak tymi schodami, takie wejście, taki dup, taki portal. Ech. No ale... skoro... tyle z mapki... to robimy YOLO. Popłyniemy sobie łódeczką przez lawę. Kiedyś dało się pływać po lawie, znaczy... łódka się strasznie długo niszczyła. Dało się przepłynąć jakiś tam odcinek. No to co? To byłoby na tyle z tej mapki. Dziękujemy Texafit Playerowi oczywiście za zrobienie mapeczki. Wy też możecie robić mi mapki, wysyłać mi na e-maila. Możecie wystawiać na minecraftmapy.pl. To jest stronka stworzona przez RoxMB. Możecie wystawić tą mapkę tam z dopiską for mdziak i do tego napisać mi na e-maila, że na stronce minecraftmapy.pl jest mapka dla ciebie pod tytułem takim i takim, żebym mógł ją znaleźć, żebym mógł zagrać w nią, żeby nie było później problemów, że jej nie znalazłem czy coś. I przepraszam was za te wszystkie cięcia. Najpierw było cięcie, później było cięcie. Później program mi przestał nagrywać. Coś mi się psuje z tym programem formalnie, ale no niestety tak jest. No więc wysyłajcie mi mapki. Możecie je dopracować lepiej niż tą na przykład. No bo ta taka króciutka była, no. Ale wiecie, doceniam tak czy siak. Lubię mapki fabularne, ale taki survival też, tylko że nie lubicie takiej czystej survivalowej, czyli na przykład stawiacie mi domek, dajecie mi rzeczy i mam przeżyć i tyle. Bo wiecie, no bo jest od tego zagrajmy w Minecraft na survivalu, a nie ten. W ogóle ja tak tutaj swobodnie sobie stoję, są moby i tak dalej, gasty mogą mi się zaraz tepnąć nawet tutaj, tak swobodnie sobie stoję, więc... trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!